No, cześć Wam. Powikłania po-covidowe, część druga. Leki. I nie będę mówił, jakich leków biorę, jakie leki biorę, żeby nie robić reklamy. No tutaj zdążyłem leki na nadciśnienie wrzucić. Teraz jeszcze leki na, bo mam tak, nadciśnienie, insulinooporność, kwas moczanowy i łuszczyca. Na łuszczycę stany zapalne są takie leki. Biofenak to się nazywa, ale to tam już jest mniejsza o to. A tu jeszcze dostałem taki na ten na mam kamień na woreczku żółciowym i to jest na żółć, żeby tam się lepiej wychodziło. To jest właśnie na insulinooporność, chociaż swoją drogą ja już tą insulinooporność na pewno mam bardzo długo i faktycznie zawsze po zjedzeniu czułem się taki bardzo jakiś osowiały, ale bardzo, nie? Bo dużo ludzi tak ma, ale jest to w jakiejś tolerancji, a u mnie to było dramatyczne. Teraz na łuszczycę, a jeszcze na kwas moczanowy. Na kwas moczanowy. Słynny alupol. No, już tam, już dodatkowo biorę potas, ale tego nie będę Wam pokazywał, bo to nie jest, że tak powiem, stricte obowiązkowe. To już taka tam, no bo wyszły mi tam trochę niskie wyniki potasu. Ale właśnie do tego na insulinooporność leku to jest teraz na łuszczyca Equoral. Powiem Wam, że naprawdę w moim wypadku bardzo skuteczny. Bo o, tu nawet widać na dłoniach. Tu miałem wszystko zawalone łuszczycą. Tutaj też. I muszę Wam przyznać, że ale dłonie, kończyny ogólnie górne i dolne. Działa. Po prostu najważniejsze, że działa. I jeszcze w związku z tym na insulinooporność muszę brać witaminę B12, bo ten lek na insulinooporność, że tak powiem, ma wpływ na witaminę B12 w organizmie. No, a więc tak to wygląda. Tyle muszę leków, minimum tyle muszę leków pieprzeć co dzień, to jest rano, a potem wieczorem jest podobna dawka. Tylko jedno jest to mniej, no i tam, no ale bardzo podobna jest dawka. A więc jak taki ktoś jak ja, który ma właśnie cztery choroby przewlekłe zdiagnozowane, ma rywalizować z pełni zdrowymi ludźmi? No to ja jestem pewnie świadomy, że jak przyjdzie do III wojny światowej, to ja bez tych leków tam może, no najgorzej to na nadciśnienie, nie? A na insulinooporność, no to no, ten na nadciśnienie mam faktycznie zapas odpowiedni, ale też nie aż taki super. Jak będzie ta wojna się wlekła, nie wiadomo ile, to mogę mieć kłopot. W każdym razie, jak ja mam rywalizować z takim zdrowym człowiekiem, który takiego czegoś nie musi brać i sobie po prostu żyje, nie? No to wiadomo, to jest bez sensu, a więc dla takich ludzi jak ja, taki stricte wilczy kapitalizm, to jest no po prostu nieuczciwa gra, nie? No bo jedni po prostu to zdrowie mają naturalnie dużo lepsze, drudzy dużo gorsze i tu już na dzień dobry jest taka podstawowa, bardzo duża różnica. To, że nie jeżdżę na wózku inwalidzkim i tak dalej, to się zgadza, ale to nie znaczy, że jestem jakimś tutaj, że tak powiem,
człowiekiem, który ma na start, który ma taki sam start jak inni ludzie, nie? No a więc takie coś muszę łykać na ten, teraz bierzemy to na rączkę, teraz używam tam, nie będę, a, żeby nie było, że może to wyciągnąć do śmietnika. Tak. No i takie coś muszę wpieprzać, a mam 46 lat, nie wiem czy w ogóle do emerytury dożyję, ale to tak chciałem zobrazować dla takich, co myślą, że ja wiem, że ludzie mają jeszcze gorzej, to sobie zdaję sprawę, ale chodzi o to, że często się mówi już o takich, co mają naprawdę przesrane i mają jakieś poważne choroby, jakieś już poważne przebyte zawały, nowotwory, czy tam nie wiadomo co. I oj, no bo u nas się tak przyjęło, że albo już musisz być zupełnie na linii śmierci i wtedy no tak, no to taki jest chory. Albo jesteś super, great, kurde i tutaj wszystko jest super i wszystko musi być super. Nie, no jest jeszcze masę ludzi na takiej linii pośredniej, nie? No i właśnie ja na takiej linii pośredniej się znajduję od już bardzo dawna. Nie wiem, przypuszczam już od młodych lat, tak, nie? Tylko, że to nadciśnienie mi skakało, tylko, że ja po prostu jeszcze wtedy nie zdawałem sobie sprawy, co się dzieje. No bo tak jak większość miałem to gdzieś, nie będę tam już epitetami sypał. A dopiero jak zaczęło to nadciśnienie szaleć, aż mnie tam dwa razy zwinęli z pracy karetką. No i wtedy faktycznie się przestraszyłem, że miałem wskazania do lekarza, żeby to konkretnie sprawdzić, co to jest. No i wtedy wyszło, że jest nadciśnienie, trzeba leczyć i tak dalej, i tak dalej. Pierwszy raz zresztą jak mnie zwinęli, to nie, to aż tak nie, jeszcze wtedy brałem jakieś leki uspokajające, coś, a jeszcze temat olałem, dopiero drugi raz. No to tak, to zacząłem faktycznie leczyć nadciśnienie. No wtedy tak. Wtedy już tak się zaczęły moje po prostu eskapady z lekarzem, a więc no tak to wygląda, takie życie, nie? Nie wiem, przypuszczam, że gdybym żył w XIX wieku albo jeszcze tam gdzieś wstecz, to już by mnie nie było. Że moje życie tu było mniej więcej tak chyba w tych gwiazdach zapisane gdzieś do 30 któregoś max roku życia, no tak wiecie, w przeszłości, w historii masę ludzi tak umierało, nie, jako 30-parolatek i prawdopodobnie ja już też miałem pisane dawno temu nie żyć, nie, zgodnie z tą biologią, jaką mam, nie, że gdyby nie te tutaj cholerne leki, to już by mnie nie było. No dobra, to tyle, jeżeli chodzi o COVID-a, o powikłania po-COVIDowe, bo jak już chciałem powiedzieć, to ja miałem po COVID-zie głównie to nadciśnienie, a mi się właśnie nasiliły jeszcze te trzy pozostałe choroby przewlekłe, a więc tak wygląda na dzień dzisiejszy mój stan zdrowia. No, na razie, cześć, hej.